Siema, siema! Siema, siema! Witam w trzecim odcinku z serii Subnautica. Kontynuujemy dokładnie tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, a mianowicie przy tym tamtym budowaniu bazy, co nie? Co prawda tak, mamy budowniczego baz. Myślę, że sobie zejdziemy na dół. Więc tak, tutaj mamy tą naszą malutką kawałek bazy, tak? Ja myślę, że zobaczymy, czy mamy jakiś sygnał nowy. Jak będziemy mieli jakiś nowy sygnał, to będzie można coś, ale jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma nowego sygnału. Czyli musimy ogarnąć sobie inne rzeczy, a mianowicie wybudujemy sobie coś, czego jeszcze nie mamy. Miedziany przewód, o, palnik lasy, aha, diament, dobra, diamenty są na innym biomie, do diamentu będziemy potrzebowali w sumie co innego. Tak też trzeba będzie to zrobić, ok, więc tak, więc może po prostu sobie popływamy i spróbujemy znaleźć, gdzie jest, nie mogę znaleźć tego, jest, przenośna konsola pojazdów, właśnie, dobra. I to będziemy teraz robić, popływamy trochę i poszukamy sobie przenośnej konsoli pojazdów. Czy ja mam ze sobą jakąś baterię zapasową? Mam, dobra, 100%, dlaczego jak nam się skończyła, to żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Ok, płyniemy na... Kompas by się przydał. Dobra, mniejsza. Bazę i tak będziemy wiedzieć, gdzie jest. Bazę mamy tam. Płyniemy tam. Będziemy szukać, prawda, wraków. I przy okazji może nam się uda znaleźć... O, proszę. Aleśmy trafili. Tylko tak, do tego wraku, żeby się dostać. Ok, to jest zejście do innego biomu, super, to jest nie to, co chcemy, tu jest wrak, ale niestety nie mamy palnika laserowego, więc to nam guzik tutaj da, ale dobra, płyniemy dalej, dobrze płyniemy, ok, szukamy innych wraków, takich otwartych, mówię, potrzebuję coś, żebym mógł... Czy tam coś jest? O, jest! Fragment przenośnej konsoli pojazdów. Potrzebujemy 3. Ok. Potrzebujemy 3. Czyż byśmy mieli 2? Nie, to jest skuter. Ale dostaniemy tytan za to. Ok, czyli tak. Tu jest jeden fragment konsoli pojazdów. Więc powinniśmy gdzieś w pobliżu znaleźć resztę. Ale... Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, tak? Szczególnie jak MAV gra. Jak MAV gra, to zazwyczaj się ma pecha. Dobra, idziemy, wypłyniemy na powierzchnię. weźmiemy tylko tak, nabierzemy tlenu i schodzimy na dół. Ok. Na tym biomie też srebro można znaleźć, także myślę, że będziemy też tutaj przy okazji coś szukać w międzyczasie. Ok. Myślę, że... Będziemy tutaj pływać i będziemy szukać. O! Mam jakieś dziwne coś. Ok, weźmiemy tak. To sobie zeskanujemy. Sterownia skanująca. Mamy na maksa. Super, mamy złoto. Bioreaktor mamy, ale tytan nam się tak czy siak przyda. Tego tytanu nie podnoszę, bo to nam nie potrzeba. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Dobra. Płyniemy dalej. To są jakieś... Co to jest? A, złom. Dobra, to był złom. Złom mi niepotrzebny na razie. O, te skałki muszę zbierać. O, srebro. Super. Ok, tam już są te głębiny. Na tamte głębiny nie popłynę. Ale mogę sobie pozwiedzać tutaj teren. O, tu pływają te wielkie, super. O, coś mamy. Palnik laserowy.
Okej, za głęboko żeśmy popłynęli i niestety, ale szybciej wtedy tracimy tlen. No niestety. Potrzebujemy to coś, żeby zrobić... O, jest wrak. Dobra, jest wrak, ale muszę odzyskać najpierw tlen. Myślę, że jakoś to ogarniemy powoli. Ale się zmieściłem w czasie. Dobrze, że mam... Jeszcze kaszleć nawet zaczęła moja postać. Dobra, płyniemy do tych wraków tutaj na dół. Tamten wrak i ten wrak musimy przebadać, bo może gdzieś tu będzie to, co szukamy. Ja mam wrażenie, że my tutaj byli. I my tu wszystko No i tu jest potrzebny też laser do cięcia. Czyli tutaj też nie wlezę, że tak się wyrażę. Chyba jednak trzeba będzie zrobić ten laser do cięcia. Chociaż czekajcie, tutaj mamy jakieś śmieci do skanowania. Mamy fragment sterowni skanującej, dobra. To już akurat mamy. To mi akurat niepotrzebne jest. Sterownia skanująca znowu. Wyzbieram te wszystkie śmieci, bo to, żeby nie leżały. Dobra, nic tutaj więcej nie ma. Tam już się robi głęboko. Więc tam, gdzie jest głęboko, to ja nawet płynąć nie płynął, nie będę. Czy tam płynie rekin? Rekin, dobra, ten mały rekin. Okej, okay. O, tutaj są. Może gdzieś znajdziemy tutaj części. Palnik lasera. Serio. Okej, okay. Tu jeszcze jedno jest. Palnik lasera znowu. Dobra, muszę wypłynąć. Ja bym popłynął w stronę Aurory, tylko że jak będę płynął w stronę Aurory, to będzie miał problem z promieniowaniem, dlatego popłyniemy kawałek tam. A, dobra, tam już się robi głębina. Okej. Okay. Tam już się robi głębina, więc tam nawet... Serio? Bateria się skończyła tak szybko? Okej. Okay. Bateria wymieniona. O, o, o! Może się uda i w tych tutaj kawałeczkach znajdziemy co nieco, to co byśmy chcieli. Chyba coś mamy. Nie, mamy to co nie chcemy. Tutaj mamy... O, konsoli pojazdów, super. Okej, okay, mamy 2 z 3. I mamy sygnał radiowy, to mi się podoba. Okej, okay, tam są głębiny, czyli tam do głębin na razie nie płyniemy. A będzie nam potrzebny... że tak powiem, nowy pojazd. Ok, piąteczka i płynę wzdłuż tych wydm. Czy ja to sprawdziłem? Tak, sprawdziłem. Tak, tam był ten laser jeden, co go nie czytałem, ale to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Płyniemy tak wzdłuż tych wydm. Z tego, co kojarzę, to powinno nas to zabrać do Aurory. O, coś tu jest. O, mamy działo grawitacyjne, kawałek. Super. Jedno z dwóch. No to kto wie, czy nie zdobędziemy jeszcze przy okazji działa grawitacyjnego. Działo grawitacyjne jest fajne, nawet do łowienia ryb. Zademonstruję wam to, o co mi chodzi z tym łowieniem ryb, jak się ma działo grawitacyjne. Jak już będziemy je mogli zrobić. Powiem, że jest fajny bajer. Okej, okay, coś... Dobra, na powierzchnię. A nie, 30 sekund jeszcze. To spoko. Dobra, szukamy tych skrzyneczek. O, jest jakaś skrzyneczka. O, chyba mamy. Jest, konsoli pojazdów, super. Mamy wsio. Dobra, płyniemy do bazy i będziemy to budować. I będziemy mieli pierwszą małą łódź podwodną. Dzięki której będziemy mogli wpłynąć naprawdę w różne fajne miejsca. Serio? Przenośna konsola pojazdów też się tutaj znalazła? Dobra, złoto. Tu na pewno będę... Nie. Tu na pewno będę potrzebował dużo innych dziwnych jeszcze surowców. Zresztą czekajcie, ja mogę sprawdzić, co potrzeba nam do tej konsoli pojazdów. Ogniwo energetyczne. Jak się robi ogniwo energetyczne? 2 baterie. Super. Dobra. Czyli żaden problem. Guma. Ja nie wiem, czy ja mam gumę. W razie czego wezmę...
Inventory full, ok, to żaden problem. Jak sobie wrócimy tutaj później, to sobie to zgarniemy. Daleko nie mamy, bo tutaj też są te dziwne ziarna. Także super. Powinno nam się to udać. Dwie baterie, tak? No dobra, nie mam więcej. Ale to nie szkodzi. Nasza baza malutka stoi. Bazę będziemy rozbudowywać, jak będziemy mieli, już mieli tą naszą łódź podwodną. Z nią będzie można się nieźle pobawić. Dobra. Mamy to, więc tak. Smar. Czy ja mam gdzieś tutaj smar? Tutaj nie mam smaru. Ale sobie zrobimy smar. Żaden problem. Gdzie tu się robiło smar? A, my nie mamy tych zlepków. Dobra. Co nam jeszcze było potrzebne? Ogniwo energetyczne, tak? Ogniwo energetyczne, dwie baterie, grzyb kwasowy. Ja chyba mam coś w bazie. Czy ja mam tutaj coś w szafce? Nie, tutaj nie mam, ale mogę tego tytana trochę odrzucić, że tak powiem, bo mi tego aż go tyle potrzeba nie będzie. Tutaj nie ma nic w tej szafce, ok. Dobra, grzyb kwasowy jeszcze jeden. Ok, mamy grzyb. No i przy okazji wezmę ten smar. Znaczy do robienia smaru, nie? To są gdzieś te nasiona z lepków, czy jak one tam się zwały. Tutaj są. Ok, wezmę 3. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Zrobię sobie 3 te smary, żeby już mieć je na wszelki wypadek na później. Te lwy morskie, nie wiem, one nam coś robią, nie pamiętam. Czyli już by nam coś robiły, już by nas zaatakowały, prawda, więc... Dobra, 2 baterie. Ogniwo energetyczne. Ok. Teraz potrzebuję smar. I chyba mamy wszystko. Jest, mamy przenośną konsolę pojazdów. Super. Tylko tak, ja przy okazji... Dobra. Przerobię sobie na pewno tytan. Ten złom, który nazbieraliśmy. I zrobię sobie te 2 smary od razu. Dobra. Gdzie ta przenośna konsola pojazdów? Jest tutaj, ok. Dobra, musimy tak, wypłynąć. Postawimy tą przenośną konsolę pojazdów sobie tutaj obok. O, właśnie. I teraz tak, tak. Upuść. Czy to tak się robiło? Nie. Nie tak się robiło. Aha, i teraz jedynka. O, jest. Mamy przenośną konsolę pojazdów, wspinamy się i teraz tak, użyj komendy konsoli. Pojazdy. Potrzebujemy, w sumie niedużo, 2 ogniwa, znaczy jedno ogniwo i 2 szkła tylko. No to super. 2 ogniwa, znaczy jedno ogniwo i 2 szkła. 2 ogniwa to potrzebne są 2 baterie, więc raz, dwa. Mamy jeszcze miedź, mamy, dobra, zrobimy sobie od razu 2 baterie i będziemy szukać szkła. Znaczy kwarcu, nie szkła. Więc tak, zrobimy sobie od razu 2 bateryjki i 1 ogniwo. Ok, mamy ogniwo. Super. Mamy ogniwo. Teraz nam potrzeba szkło. Mamy ogniwo. Ok, teraz szkło. Dobra, na razie nie będę otwierał, że tak powiem... Woda by nam się przydała. Dobra, trzeba odpalić, nie to. Jakim cudem się to pozmieniało wszystko? To jest tak, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, ok. Piątka. I teraz dopiero mogę sobie, no, piątka. Teraz dopiero mogę sobie powołać, wody potrzebuję, chodź tu, raz. No, gdzie ty jesteś? Tutaj, chodź tu. No, dobra, mamy 2. Jeszcze trzecie. Tu, chodź tu.
Dobra, mamy 3. Więc tak, wodę mamy, więc teraz tak, potrzebujemy tego głupiego kwarcu, tak? Więc może gdzieś tutaj znajdziemy jeszcze... Tak, kwarc się beznadziejnie szuka po ciemku. Kwarc się beznadziejnie szuka po ciemku, bo przez to światło tu guzik widać. Ojejku. O, mam kawałek kwarcu. Potrzebujemy 4. Z tego co pamiętam, potrzebujemy 4. O. 2, 3. Mamy 3. Jest, jest 4. Okej. Mamy wszystko. Moja tam jest. Już akurat się chyba dzień będzie zaraz zrobił. Dobra. I tak, potrzebujemy szkło. Raz. 2. Dobra, mamy wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że będziemy mogli wybudować sobie naszą łódź podwodną małą. Jest, możemy budować simulta. Super. Seamode. Chodź tu, Seamode. To jest nasza mała łódź podwodna. Otwórz konsolę ulepszeń. Tutaj możemy sobie wrzucić parę ulepszeń do niego, tak? A jak sobie do niego wsiądziemy? Proszę. Fajne, nie? Fajne, nie? Możemy z niego wyjść. Możemy sobie, że tak powiem, wodę w końcu zrobić. Dobra. A co tu było jeszcze do zrobienia? A, ta oddycharka mi nie jest potrzebna. Czy ja widziałem lepszą jeszcze butlę? Nie, myślałem. Dobra. Sygnał. Aurora, to jest Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. Okej, okay, mamy. Okej. Okay. I co, dostaliśmy to echo, czy nie? Co, dostaliśmy jakiś, gdzie mamy płynąć? Nie, nie dostaliśmy. Dziwne. Powinniśmy dostać miejscówkę, gdzie płynąć. Widać, to jeszcze nie taka miejscówka, jakbyśmy chcieli. Dobra, mamy tego naszego śmiesznego simota. Ja bym teraz tak, przede wszystkim zrobiłbym sobie kompas do niego. A żeby zrobić to, czy to kompas, nie wiem, czy jest do mnie, czy nie do mnie, mniejsza o to. Dobra, kompas jest mój. Miedziany przewód i zestaw elektryczny. Okej. Okay. Srebro i... Dobra. Czyli jeszcze dużo będzie takich surowców do zbierania. Dziwnych, śmiesznych. W każdym razie popływamy sobie nim. Co nam szkodzi? On ma chyba do 200 metrów... On może chyba do 200 metrów zejść. Fajnie to wygląda. O, mogę światło wyłączyć. Prądu ma 99%. Dobra.
Przywaliłem w rybę. No cóż, tak bywa. Popłyniemy tu. O, co tam jest? O, jakieś szczątki. O, tutaj mnie na pewno nie było. Jaka głębokość? 112 metrów. Mamy stolik. Stół latowy. Mogę wózek zeskanować widłowy? Nie mogę. Co my tutaj jeszcze mamy? Do zeskanowania, proszę. Proszę coś do zeskanowania. Serio? Ja tu mogę wpłynąć? Aha, to jest tylko takie przepłynięcie. Dobra. To jest tylko takie przepłynięcie. Okej, co to jest? Kosz na śmieci. Biorę. Nie będziemy zaśmiecać nowej planety, na której nas, że tak powiem, wywaliło. Dobra, co tu jest? Znowu ten laser śmieszny. Kupa tych laserów tu jest. Okej, pozbędziemy się wszystkich skanów. Bioreaktor już mamy. Tutaj też jest bioreaktor. Tutaj same w ogóle bioreaktory wszędzie są, widzę schematy. Dobra, tytan się przyda. Prędzej czy później będziemy potrzebować go bardzo dużo. Więc na razie tytan nam... Okej. 30 sekund, płyniemy do naszej łodzi podwodnej. Właśnie to jest fajne, że nasze teraz ten cały Seamote, ten nasz malutki, on nam służy jako... Prawda? O! Do napełniania tlenu. I to jest fajne. Okej, okay, jesteśmy na biomie grzybowym. Na razie na biom grzybowy nie płynę. Bo potrzebujemy ulepszenie do Seamote'a, żeby tam płynąć, z tego co kojarzę. No i się pozwiedzamy. O, coś tu jest. W sumie ja bym chciał... Fragment z tego... Siglejda, to mnie nie interele. Co to było? A, muszę też uważać, żeby czasami nie zepsuć go. Co to jest? Skrzynka Exarcha. O. Woda. Jak ja grałem w tego, to nie było takiego czegoś. Okej, przypłynęliśmy na ten biom. Blisko chyba aurory, tak? Tak, jesteśmy bardzo blisko aurory, okej. I tutaj tak naprawdę będzie można też dużo rzeczy fajnych wyczaić. Okej, działo grawitacyjne, biorę. Biorę działo grawitacyjne. Mamy, no, jesteśmy wyuczeni, super. Jesteśmy wyuczeni działa grawitacyjnego, to mi się podoba. Okej, popłyniemy w tą stronę. Na rybę zabiłem. O! Kolejna skrzyneczka. O! Ogniwo energetyczne chyba dostałem, tak? No! Super! Się przyda. Tak se pozwiedzamy trochę. O! Kolejny złom. Leży jakaś dziwna część. Krzesło biurowe. Serio? Dobra, mamy krzesło. Seaglade. Muszę uważać, bo gdzieś tutaj pływał Reaper. Czy jak on tam się zwał? Takie duże, dziwne stworzonko, które chce nas zjeść. O, złoto dostałem. O, tutaj coś się świeci. Ale nic tu nie ma.
Gdzie moja łódź podwodna? Tutaj. Znaczy to nie łódź, raczej batyskaw. To jest raczej batyskaw, a nie łódź podwodna. No, potrąciłem rybę. Jak pływacie? Okej, okay, bo ja nie zbieram jednych podstawowych surowców. O, coś tu było. Kapsuła czasu? Co to jest? O ja! Co ja dostałem? Kapsułę czasu. A, no tak, bo teraz są tutaj rzeczy zostawione przez innych graczy. A, i dostaliśmy kupę... że tak powiem, różnych rybek. Zapomniałem, tu są teraz kapsuły czasu. Jak się kończy grę, to można wysłać kapsułę czasu dla innych graczy. Super. Fajnie ma. Mogę to brać? Nie, nie mogę. Muszę... Dobra, bo zaraz zepsuję naszą łódź podwodną i będzie problem. I odgłosy fajne. Klimat. Ma to klimat. Okej. Okay. Fajne to to było. Tu jest kolejny jakiś złom. Najlepsze graty to będą w środku tutaj. Ale tu jest dużo tych. Najlepsze graty tutaj to będą w środku, tylko ten palnik potrzebujemy. W sumie do palnika to ja bym potrzebował... O, dobra, tu można na dół płynąć. Tu właśnie chciałem popłynąć. Zobaczymy, dokąd nasza łódź podwodna wytrzyma. Okej, okay. Jesteśmy na biomie, gdzie będzie... chyba Reaper. Au. Dobra, fajnie wygląda, ale ja tam nie płynę. Samobójcą jeszcze nie jestem. Okej, okay, mamy trzy... Tak, wiem, ale ja chcę szybko. A ja chcę tylko szybko, że tak powiem, graty wyzbierać, bo jesteśmy powyżej 100 metrów, tak? O, tutaj też jesteśmy. Chcę sobie wyzbierać parę rzeczy. Brak miejsca w ekwipunku, super. Dobra, płyniemy do bazy. Naprawimy sobie naszą tą. Naprawimy sobie naszą, że tak powiem, naszego łodzia podwodnego, bo naprawiamy go tak samo tymi, prawda, pierdółkami, jakie są do naprawy ogólnie, tak? Czyli do tego cały ten cały. Tak to jest, jak się nie patrzy, jak się płynie. Tak to jest, jak się nie patrzy, jak się prowadzi. Jezu, 600 metrów. Daleko odpłynąłem. Jedno jest minusem w tej grze. Nie ma takiej ogólnej mapy. Willow. Nie ma takiej ogólnej tutaj mapy. Ha, jestem szybszy. Jestem szybszy. Ale bajer. Hehe. Ale bajer.
Okej. Jesteśmy koło naszej bazy, tak? Ja sobie wezmę, zaparkuję tu. O, tak, o. Dobra, naprawimy go sobie. Naprawiony na 100%. Super. I teraz tak, dostaliśmy nowy komunikat. O, jest sygnał SOS. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Consider disguise in the flavor of unsavory meats with salt or locally sourced herbs and spices. Chip komputerowy. Miedziany przewód, więc potrzebujemy miedzi. Mamy jeszcze miedź. Mamy ten koral. Muszę zjeść wszystko i tak to mięso się zepsuje zaraz. Mamy złoto, mamy tyle tylko miedzi. Czy my dostaliśmy współrzędne? Powinniśmy dostać współrzędne tego. O jest. O ja, tysiąc. Nie, 300 metrów. 300 metrów. Ja chyba gdzieś tu jeszcze miałem miedź, prawda? Jest, mamy miedź. Ok. Więc tak, chip komputerowy to tam będzie potrzebne coś do miedzi. Tak, czekajcie, to mogę odłożyć. Dobra. Mamy te grzyby. Dwa, więc powinno nam starczyć na chip komputerowy. Spokojnie. Tu są te grzyby. Chyba one. Nie ten klawisz znowu. A, miedziany przewód potrzebny najpierw, dobra. I mogę zrobić chip komputerowy, super. I teraz pytanie, co będzie dla mnie bardziej przydatne? Jeszcze mi jest potrzebna bateria do działa grawitacyjnego, ale działo grawitacyjne nam będzie potrzebne. Więc tak, żeby zrobić baterię, ja potrzebuję te dwa grzyby i chyba miedź. I chyba jeszcze miedzi trochę. Do końca nie pamiętam. Okej, mamy, dobra, mamy 5 miedzi, spoko. Znowu nie ten klawisz, to trzeba wcisnąć. Ok, zrobimy baterię i zrobimy działo grawitacyjne. I powinno być to ok. I powinno być to ok. Bateryjka. Tu. Jest działo grawitacyjne, super. To jest jedno z lepszych, że tak powiem, jedynych chyba, czyli to nawet nie powiem, że to są bronie, bo to nawet nie jest broń. Teraz wam powiem, na czym to polega. Więc tak, tylko oczywiście jest ciemno, tak, więc tutaj guzik zrobimy, ale potrzebujemy wody. Mamy wodę. Woda. Woda. Tak, i możemy sobie na przykład, o. A możemy też rzucać tymi rybami. Patrzcie się, widzicie? Możemy nimi rzucać. To służy też jako walka. Można to używać jako po prostu czegoś, czym możemy walczyć. Można na przykład podnieść na przykład kawałek jakiegoś metalu, złomu i możemy tym czymś rzucić w przeciwnika. Więc w sumie nawet fajny bajer, nie? Taka jedyna broń, można powiedzieć, to ala w Half-Life'a się pobawimy w broń grawitacyjną, nie? Powiem tak, przydaje się to i to bardzo. Szczególnie jak będziemy w następnym odcinku sobie eksplorować Aurorę, bo myślę, że już najwyższy czas, to powiem wam, że to będzie jedno z lepszych opcji. Dobra.
Co my jeszcze możemy zrobić tutaj? Tu mamy te ryby, cośmy poodkrywali, tak, jedzenie różne nasze dziwne, ok. Ja bym sobie zrobił z chęcią ten kompas, miedziany przewód i zestaw elektryczny, ok. Co my potrzebujemy? Tak, miedziany przewód to wiadomo, ale zestaw elektryczny, aha, srebro, dobra, czyli na razie po srebro nie pójdziemy, nie chce mi się tam płynąć za bardzo. Co my jeszcze tutaj mamy? Rura mi niepotrzebna, działo mamy nauczone. Simulta mamy, dron z kamerą, to się później nam przyda, to jest do ulepszenia na bazy, do tego centrum sterowania, jest sterownia skanująca, więc to nam będzie potrzebne do sterowni, ok. Widzę już czego nam brakuje do bazy, to do upiększania bazy, to do upiększania bazy to jest tak naprawdę nam niepotrzebne, tak, bo wiadomo. W sumie mógłbym zrobić sobie fabrykator i postawić sobie fabrykator w bazie i byśmy już mogli wtedy nie musielibyśmy wchodzić tutaj, tylko byśmy mogli wchodzić do bazy. Jeden koral, tak? Czekajcie, jeden koral, to jeden koral ja mam tutaj. O, jak miło. Dobra. To się budowało nie tu, ale gdzie moja baza? Tam. Muszę jakoś ją oświetlić. Dobra, i teraz tak, bierzemy sobie czwóreczkę. Wybieramy sobie to. I postawimy sobie to tu. Dobra, mamy swój własny fabrykator tutaj w bazie, super. Zrobimy sobie sztabę tytanu, bo za dużo tego tytanu nosimy w ogóle. Ok, i co tu jeszcze możemy zrobić? Bateria, przewód miedziany. W sumie przewód miedziany mogę zrobić, bo on nam się bardziej przyda w najbliższym czasie. Co tu możemy jeszcze zrobić? Aha, i znowu zestaw elektryczny, ok. Dobra, na razie mamy to, co chcieliśmy, wszystko tutaj wybudowane. W sumie co potrzeba na tytań? O, mogę jeszcze to wybudować sobie do brania, że tak powiem, sygnałów. Nie trzeba będzie szukać daleko. O, jak miło. Apteczka. Włóknista siatka. Również mamy włóknistą siatkę. Gdzieś tutaj miałem przynajmniej. Chyba jest w... Zrobię sobie wszystko tutaj już. Żeby nie musieć płynąć już tutaj, tak? To sobie zrobimy wszystko w jednym miejscu. A boja będzie nam służyć jako po prostu boja. Myślałem, że wszystko wezmę. Dobra, wszystkiego jednak nie wezmę. Ok, mamy włóknistą siatkę. Postawimy sobie od razu apteczkę. I zapominam zawsze, w którym kierunku do tej bazy się płynie. Dobra. Apteczka. W sumie tu mógłbym nawet dwie postawić. Dobra, na razie postawimy jedną. Ok, mamy apteczkę, tutaj szafka, akwarium, dwa szkła, zestaw elektryczny do bioreaktora. Na razie nam bioreaktor nie będzie potrzebny. Ja tego się muszę nauczyć, pomieszczenie wielofunkcyjne, bo jak będziemy mieli pomieszczenie wielofunkcyjne, to będziemy mogli dużo fajnych, różnych rzeczy dziwnych robić. Kurczę, sterownia skanująca jest w zasięgu ręki, bo miedź mamy, a koral, nie to, bo miedź mamy... A koral, tak naprawdę jeden tylko sztukę korala potrzebujemy, to nie problem. Tu. Tutaj koral. Ok. Ok, nawet wezmę trzy. I myślę, że sobie postawimy sterownię skanującą od razu jeszcze. Czwóreczka. Sterownia skanuje. Aha, dobra, to się stawia na zewnątrz. Myślę, że tą sterownię skanującą sobie postawimy w takim dziwnym miejscu. Aha, tu jej nie postawię. A tu też jej nie postawię. A to ciekawe. Ja chyba źle tą bazę wybudowałem. Coś tak mi się zdaje. Czekajcie, jak ja bym postawił... Zbóż to. Brak miejsca w ekwipunku, serio?
Dobra. Okej. Cztery starczy. Dobra. Czemu to wisi w powietrzu? A tak widocznie jest to zrobione. Ja sobie zrobię jeszcze jedną rzecz, nie to. To ja sobie postawię takie coś, o, tutaj. No i dlaczego ja tego nie mogę? O, teraz mogę postawić, ale bez sensu, bo ja chcę postawić to w ten... Dobra, coś mi się zdaje, że będziemy musieli chyba przerobić całą bazę. W inne miejsce przestawić. No, coś tak mi się wydaje, że tak trzeba będzie właśnie zrobić. No i dlaczego ja nie mogę tego tutaj... I dlaczego ja nie mogę tego postawić tak, jak chciałem? Dobra, ja sobie tą bazę przerobię w następnym odcinku. Myślę, że zrobię, może nawet ją przerobię poza odcinkiem, żeby od początku wszystkiego nie budować, ale to się wszystko jeszcze okaże. Także my na razie w tym odcinku kończymy. Także ja się z wami żegnam. Do następnego. Pa, pa.